Piłkarze Wiktorii Ostrzeszów po 3 meczach bez porażki musieli uznać wyższość jednego z kandydatów do awansu, Pinsel Peter Krobianki Krobia. Spotkanie rozegrane w sobotę 19 listopada w ramach 15 kolejki trzeciej grupy 5 ligi było zarazem ostatnim meczem o punkty w 2022 roku. Biało-niebiescy ulegli na stadionie rywala 6-0 i zimę spędzą na ostatnim miejscu w tabeli. Gospodarze prowadzili już od 5 minuty. Właśnie wtedy piłkę do swojej bramki wpakował Kacper Lepka, który usiłował przeciąć płaskie dośrodkowanie przeciwników. 10 minut później było już 2-0. W walce o piłkę najlepiej odnalazł się Fabian Mikołajczak i nie dał szans bramkarzowi. W 23 minucie Wiktoria miała najlepszą szansę na zdobycie kontaktowej bramki. Po tym jak sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym, do piłki podszedł Przemysław Dubiel, ale trafił w słupek. Chwilę później kolejnej szansy bramkowej dla Wiktorii nie wykorzystał Mateusz Obsadny. Krobianka za to zadała jeszcze jeden skuteczny cios w pierwszej połowie. Mimo protestów gości domagających się faulu na bramkarzu, bramka Łukasza Glapiaka w 41 minucie została uznana. Do przerwy wynik 3-0. Pierwszą okazję po zmianie stron miała Wiktoria, jednak zamieszanie w polu bramkowym nie zakończyło się wepchnięciem piłki do siatki. W 55 minucie strzału z dystansu próbował Mikołaj Obsadny. Na domiar złego od 65 minuty ostrzeszowianie musieli sobie radzić w liczebnym osłabieniu. Mikołaj Obsadny otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Na kwadrans przed końcem padła czwarta bramka, której autorem był Marcin Masełkowski, wykorzystujący dośrodkowanie i błąd linii obronnej Wiktorii. Gospodarze zadali jeszcze dwa ciosy. Najpierw w 85 minucie Masełkowski minął bramkarza i zaliczył swoje drugie trafienie, a na chwilę przed końcem wynik spotkania na 6-0 ustalił Mateusz Górkowski. Przede wszystkim zależało nam tutaj, żeby dobrze u nas zakończyć tą rundę. Po ostatnich, można powiedzieć, niepowodzeniach na własnym boisku no, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony z zespołem z Ostrzeszowa. Wynik mówi sam za siebie. Wygraliśmy 6-0, pożegnaliśmy się z rundą jesienną w dobrym stylu i to było dla nas najważniejsze w tym meczu. Przegraliśmy zdecydowanie, ale nie musiało tak być. Jakbyśmy w pierwszej połowie wykorzystali sytuację na 1-1 czy na 2-1, może by się ułożyły ten mecz zupełnie inaczej. Natomiast czerwona kartka Mikołaja Obsadnego trochę nas dobiła. Już przy tym poziomie przeciwnika no to się skończyło szóstką. Mimo końca rundy piłkarze Wiktorii nie udają się jeszcze na odpoczynek. Ostatnią sobotę listopada rozegrają oni sparing ze Ślęzą Wrocław. Dlatego, żebyśmy tą przerwę mieli jak najkrótszą, trenujemy do końca listopada, wchodzimy w rytm meczowy trochę dłużej. Poza tym jest to wartościowy sparing ze Ślęzą. Ja bym to traktował już nawet jako wstęp do okresu przygotowawczego. Po nowym roku drużyna Józefa Klepaka powróci do treningów 9 stycznia. W okresie przygotowawczym zaplanowanych jest aż 8 sparingów. Między innymi z GKS-em Rychtal, Zenitem Międzybórz czy startem Namysłów.